Szanowni Państwo, a zatem bardzo proszę o ciszę. Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji, wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku obrad mamy rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, druk 3050. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na naszym posiedzeniu przedstawicieli rządu oraz przedstawicieli organizacji, instytucji i organizacji pozarządowych. Witam serdecznie pana Karola Okońskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do rozpatrywania sprawozdania podkomisji, czyli rozpatrywania całego projektu, bardzo proszę o debatę ogólną i może na początku udzieliłbym głosu panu przewodniczącemu Edwardowi Siarce, który był przewodniczącym sejmowej podkomisji. Dziękuję bardzo za pracę podkomisji. Wiem, że spotykała się ta podkomisja w dużym gronie razem z gośćmi, z biurem legislacyjnym i ta praca była naprawdę niełatwa. Pomimo to mamy nadal jeszcze poprawki. Bardzo proszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, w imieniu podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, druk 3050, informuję, że podkomisja na posiedzeniach 7 grudnia, jak i później 9 stycznia, 10 stycznia i 18 stycznia 2019 roku wypracowała sprawozdanie o tym projekcie ustawy, które Państwo dzisiaj czy otrzymali wcześniej na swoje urządzenia elektroniczne. W wyniku tych prac podkomisja proponuje zmianę tytułu projektu ustawy, który brzmiałby o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie 16 roku, przepraszam, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W toku prac chcę powiedzieć, że nad tym projektem zostało zgłoszone kilkanaście poprawek, które komisja przyjęła. Wszystkie środowiska, które czy resorty, które były reprezentowane na podkomisji, miały prawo się wypowiedzieć oraz zostało wniesione kilkadziesiąt poprawek legislacyjnych i redakcyjnych. Wnoszę, aby połączone komisje przyjęły to sprawozdanie. Jednocześnie Państwo dzisiaj, informuję, otrzymali jeszcze 8 poprawek, z tym, że aktualne jest 7 poprawek, to tą 8. poprawkę w tej chwili wycofujemy, którą Państwo otrzymali. To jest 7 poprawek i kilka poprawek legislacyjnych, które jak gdyby porządkują ten tekst, sprawozdanie, które Państwo dzisiaj otrzymali. Materia jest dość skomplikowana. Dotyczy wrażliwych materii dotyczących ochrony danych osobowych. Muszę tutaj powiedzieć, że dwie kwestie, które jak gdyby były dla nas trudne do rozstrzygnięcia na podkomisji, czyli kwestie podnoszone przez środowisko bankowe i ubezpieczycieli, zostały jak gdyby ostatecznie kompromisowo zawarte w tych poprawkach, które dzisiaj Państwo otrzymali. Mam nadzieję, że po tym moim krótkim wprowadzeniu ten projekt nie będzie, czy to sprawozdanie nie będzie już rodziło jakiejś większej dyskusji, żebyśmy go mogli sprawnie przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan minister na ten etap? Bardzo proszę. Nie
ma pastylki ani kaszy? Dobrze, jest ok. Szanowni Państwo, Karol Okoński, minister cyfryzacji, tak bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałem tylko powiedzieć krótko, że faktycznie komisja musiała pracować dosyć intensywnie i w takich nadzwyczajnych warunkach, dlatego że ustawa jest wyjątkowa. Nowelizuje 167 ustaw, ma ponad 200 stron, ma w swojej naturze, zbiera w jednym akcie prawnym zmiany w bardzo różnych domen, właściwie wszystkich domen tutaj administracji publicznej i gospodarki. Stąd chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj za współpracę z całą podkomisją, też z innymi z resortami, bo według mnie ten projekt, który Państwu obecnie jest przedłożony, sprawozdanie, adresuje większość tych uwag i dyskusji, które były przeprowadzone na posiedzeniu podkomisji. I oczywiście nadal jesteśmy tutaj do dyspozycji, jeśli pozostawało coś jeszcze do wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ze strony pani, panów posłów jeszcze w debacie ogólnej byłyby pytania? Nie widzę, zatem czy bardzo proszę Biuro Prawne Sejmu o wypowiedź. Nie wiem, że państwo macie swoje legislacyjne jeszcze poprawki, ale bardzo proszę, czy... Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli można, chcielibyśmy zabierać głos w momencie procedowania konkretnych artykułów. Mamy jeszcze kilka uwag, tak jak powiedział pan przewodniczący podkomisji, porządkujących legislacyjno-redakcyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A zatem, proszę państwa, przystępujemy do pracy nad dokumentem. Będziemy pracowali artykułami. Jest zgoda? Dziękuję. Czy do tytułu ustawy są uwagi? Nie widzę, zatem przyjęliśmy tytuł. Czy do artykułu pierwszego są uwagi? Dziękuję, przyjęliśmy. Czy do artykułu drugiego są uwagi? Dziękuję. Szanowna Komisja, podniosłem rękę. Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę. Jeżeli można, do artykułu drugiego. Szanowna Komisjo, w artykule drugim, w artykule 19b, w ustępie drugim, w PKT drugim mamy po raz pierwszy do czynienia z pojęciem administrator. Początkowo w druku była mowa o administratorach danych, natomiast intencją komisji oraz strony rządowej było możliwe jednolite posługiwanie się nomenklaturą rozporządzenia RODO. Stąd chciano jednolicie w obrębie całego druku posługiwać się pojęciem administrator, a nie administrator danych. Jednakże już na etapie podkomisji nie osiągnięto pełnej jednolitości w tym zakresie, bowiem w artykule 77 w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w artykule 11, a w ustępie 1 odstąpiono od postulowanej zasady i posłużono się pojęciem administrator danych. Biorąc pod uwagę powyższe, a także niejednolitość w zakresie posługiwania się wyżej wymienionym pojęciem w obrębie zmienianych ustaw w jednostkach redakcyjnych, które nie są przedmiotem prac Wysokiej Komisji, Biuro Legislacyjne sugeruje powrót do pojęcia administrator danych w obrębie całego druku, z wyjątkiem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie posługiwanie się pojęciem administrator jest uzasadnione ze względu na ścisły związek tej ustawy ze rozporządzeniem RODO. Jeżeli Szanowna Komisja by wyraziła taką zgodę, to w zakresie wyżej przedstawionym nastąpił powrót do treści przedłożenia. Zmiany te mają charakter legislacyjno-redakcyjny i nie wymagałyby odrębnej poprawki, a jedynie zgody komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Czy jest zgoda? Jest zgoda. Dziękuję bardzo. Czy ze strony komisji jest zgoda, połączonych komisji jest zgoda? Dziękuję bardzo. A zatem przyjęliśmy artykuł drugi z tymi uwagami biura. Artykuł trzeci. Dziękuję, przyjęliśmy. Artykuł czwarty. Proszę bardzo. Bardzo proszę o wyraźne przedstawianie się. Przy tym mikrofonie wisi taka pastylka. Czy pani chce zgłosić poprawkę? Bo... No to jest nowocześniejszy system, więc... Thank you.
Bardzo przepraszam, Aleksandra Musielak, Konfederacja Lewiatan. Ja chciałabym podnieść kwestię, znaczy chciałabym rzeczywiście przedstawić propozycję poprawki dotyczącą zmian w kodeksie pracy. Otóż chciałabym podnieść tutaj dwie kwestie. Jedna dotycząca kwestii katalogu podstaw przetwarzania danych osobowych przez pracodawców i zdaniem Konfederacji Lewiatan tutaj konieczne jest odesłanie w przepisach kodeksu pracy bezpośrednio... Szanowna Pani, sekundkę jeszcze wejdę Pani w słowo, bo chciałbym jakby przypomnieć o takich podstawowych rzeczach. Poprawki spływały podczas prac podkomisji. Rozumiem, że Państwo byliście zaproszeni do prac na podkomisję. Tak, oczywiście. Tak, czy poprawka na piśmie została na podkomisji zgłoszona i przegłosowana, czy nie? Nie. Nie. Czy Pani ma na piśmie poprawkę, która dostarczona została wszystkim Państwu i Paniom posłom? Nie. To zatem, Szanowna Pani, to na tym etapie nie będziemy rozpatrywać tej poprawki, dlatego że po pierwsze nie mamy tekstu i po drugie nie wiem dlaczego. Nie była ona merytorycznie przepracowana podczas prac podkomisji. Takie poprawki mogą się oczywiście pojawić, wtedy państwo posłowie przejmują i poseł ma prawo zgłosić taką poprawkę i tylko i wyłącznie poseł na posiedzeniu plenarnym komisji podczas rozpatrywania projektu. Jeżeli państwo taką poprawkę przygotują, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład państwo posłowie w drugim czytaniu mogli taką poprawkę zgłosić, bądź na etapie prac Senatu, ale teraz w tym momencie, nie mając tej poprawki przed sobą, no nie możemy tego rozpatrywać, bo tylko państwo posłowie mogą zgłosić poprawkę. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Czy do artykułu, jesteśmy w artykule czwartym. Czy do czwartego są ze strony pani, panów posłów pytania, ewentualnie poprawki? Nie. Dziękuję. Przyjęliśmy czwarty. Czy do piątego są... Czy do artykułu piątego są poprawki, uwagi? Dziękuję. Przyjęliśmy piąty. Czy do szóstego artykułu? Nie ma. Dziękuję. Przyjęliśmy artykuł szósty. Czy do siódmego? Dziękuję. Przyjęliśmy artykuł 7 w wersji przedłożenia oczywiście. Czy do artykułu 8? Dziękuję. Przyjęliśmy artykuł 8 w wersji przedłożenia. Czy do artykułu 9? Dziękuję. Przyjęliśmy 9. Czy do 10? Dziękuję. Przyjęliśmy 10. Czy do 11? Jest poprawka do 11. Bardzo proszę biuro legislacyjne. Ale proszę poprzez przyłożenie tego okrągłego... Tak, tak, już panią słychać. Panie przewodniczący, intencją biura było właśnie zwrócenie uwagi na to, że do artykułu 11 jest propozycja poprawki. Ale 11 to jest ministerialny, pana ministra. Czyli do 11 artykułu jest poprawka przygotowana przez rząd, tak? To jest nasza poprawka. No, przez komisję. Jest poselska. Jest poselska przez pana przewodniczącego. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Tak, mamy tą poprawkę i w tym artykule 11 w punkcie pierwszym w ustępie drugim proponuje się punktowi szóstemu nadać nowe brzmienie. Podpis własnoręczny kwalifikowany podpisem elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty. Pan poseł ma przed sobą tą poprawkę numer jeden. Ale to jest nie poprawka legislacyjna, tylko ta na tych drukach, poprawka numer jeden. Tutaj zwracam techniczną uwagę państwom posłom. Dobrze, to w takim razie... Do tego również są uwagi biura legislacyjnego i bym tutaj ewentualnie prosił się o nie. Poproszę o wypowiedź biuro w sprawie tej poprawki. Panie przewodniczący, do tej poprawki nie mamy uwag. Ta poprawka jest pokłosiem wątpliwości biura dotyczących zgodności tego przepisu z innymi dwoma przepisami w projekcie, ale w związku z tym, że została zgłoszona poprawka, my nie mamy już żadnych innych uwag do tego artykułu. Nie ma uwag biura, czy ze strony rządu? Tak, akceptujemy tę zmianę. Ona polega na tym, że podpis osobisty jest nowym podpisem elektronicznym, który został wprowadzony w ustawie, nowelizowanej ustawie o dowodach osobistych, więc faktycznie jest to uspójnienie względem już zmienionych przepisów. Dziękuję. Rozumiem, że jest też akceptacja rządu. Czy ze strony pani, panów posłów jeszcze do tej poprawki są pytania, ewentualne uwagi? Nie widzę. To rozumiem, że na zasadzie konsensusu przyjęliśmy ten artykuł wraz z poprawką. Tak. To był artykuł 11. 11. Czy do artykułu 12 są uwagi? Przyjęliśmy 12.
Czy do artykułu 13? Nie widzę, przyjęliśmy 13. Czy do artykułu 14? Również nie widzę, przyjęliśmy wersji przedłożenia. Czy do artykułu 15? Dziękuję, przyjęliśmy 15. Czy do 16? Dziękuję, przyjęliśmy 16. Teraz mamy rozdział 8, przetwarzanie danych osobowych. Czy do artykułu 17 są uwagi bądź poprawki? Nie widzę, przyjęliśmy artykuł 17. Czy do 18? Dziękuję, przyjęliśmy 18. Czy do 19? Dziękuję, przyjęliśmy 19. Czy do artykułu 20 są poprawki? Nie widzę, przyjęliśmy 20. Czy do 21? Dziękuję, przyjęliśmy 21. 22? Dziękuję, przyjęliśmy 22. 23? Dziękuję, przyjęty. 24? Dziękuję, przyjęty. 25? Dziękuję, przyjęty. 26? Dziękuję, przyjęty. 27? Dziękuję. 28? Dziękuję. 29? Biuro Legislacyjne do 29, tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, my wycofujemy się z tej uwagi w związku z tym, że Państwo żeście wyrazili zgodę na powrót do przedłożenia w zakresie sformułowania administrator danych. W związku z tym ta nasza uwaga jest nieaktualna i podobnie uwaga do artykułu 43 punkt 5. Dziękuję, przyjęliśmy. Czy do 30 artykułu są uwagi? Nie widzę, przyjęliśmy. Czy do 31? Dziękuję, przyjęliśmy. 32? Dziękuję, przyjęliśmy. 33? Dziękuję, przyjęliśmy. 34? Dziękuję, przyjęliśmy. 35? Dziękuję. 36? Trzydziesty szósty teraz. Dziękuję. 37. Dziękuję. 38. Dziękuję. 39. Dziękuję. 40. Dziękuję. Przyjęliśmy 40 w wersji przedłożenia. Teraz mamy rozdział 5C. Dział 5C. Artykuł 42. 41. Są uwagi do 41. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący Wysokiej Komisji, uwaga o charakterze redakcyjnym w artykule 41 w punkcie 4. Ja mam taką prośbę, bliżej mikrofonu musimy, bo te mikrofony są. W artykule 41 w punkcie 4, to jest w artykule 129h w ustępie 4, po wyrazach stosuje się, proponujemy dodać wyraz przepis. To jest uwaga o charakterze redakcyjnym. Dziękuję. Uwaga o charakterze redakcyjnym. Jest zgoda. Teraz przyjęliśmy artykuł 42. Dziękuję. Przyjęliśmy. 43. Dziękuję. 44. Poprawka. 43 jest? Czwarty. Nie. Jest. Przepraszam, pani mecenas, do którego jest poprawka? Jest poprawka do artykułu 44. 43 przyjęliśmy. 44. Bardzo tak. Proszę. Do artykułu 44, który dotyczy ustawy ordynacja podatkowa, proponujemy wprowadzenie zmiany, która odnosi się do kwestii profilowania. Mianowicie w tym artykule 44 w punkcie 2 litera A proponujemy nadać nowe brzmienie, w którym de facto jak gdyby ta kwestia, która tam jest wymieniona w tym profilowaniu, znika z tego zapisu i będzie ostatecznie zapis tego paragrafu drugiego brzmiał następujący. Wskaźnik ryzyka ustala Izba Rozliczeniowa w STIR nie rzadziej niż raz dziennie, opierając się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli zachowane są cele i warunki określone w niniejszym dziale. W ogóle kwestia profilowania wywoływała dużo dyskusji. Tutaj przyjmuje się, że to przetwarzanie w tym systemie jest zautomatyzowane, więc nie ma tych kwestii, które by wymagały jak gdyby zapisu o dodatkowym profilowaniu. Dziękuję bardzo. Strona rządowa.
Tak, zgadzamy się z tą poprawką. Faktycznie, jeśli chodzi o profilowanie, odwołujemy się do przepisów ogólnych, bezpośrednio z RODO, więc nie ma potrzeby w tym przedłożeniu dodawać tego zwrotu w tym profilowanie, które wręcz mogłoby prowadzić do jakiejś mylnej interpretacji w świetle innych zmian w tej ustawie, więc zgadzamy Dziękuję się bardzo. Z tą poprawką. Rozumiem, że jest poparcie. Bardzo proszę, biuro. Szanowni Państwo, my do samej poprawki nie mamy uwag, natomiast w świetle uzasadnienia do niej, w którym czytamy, że ilekroć w przepisach projektu ma miejsce odwołanie do przetwarzania lub zautomatyzowanego przetwarzania danych, oznacza to również profilowanie, mamy taką wątpliwość, ponieważ w artykule 46 w punkcie 4 w ustępie 1a, w artykule 66 w punkcie 1, w artykule 98d i punkcie 5 w artykule 136c oraz w artykule 137 punkt 6 litera a ustęp 1 zostało to pojęcie przy zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowanie. W związku z tym prosilibyśmy o wyjaśnienie, dlaczego tam jest to zasadne, a w przedłożonej poprawce nie ma takiej potrzeby. Dziękuję. I jeszcze uwaga. Uwaga do artykułu 44 wykraczająca poza kwestię związaną z poprawką. Dotyczy ona artykułu 119z u paragraf 2. W ustawie obowiązującej ten artykuł, w tym artykule znajduje się odesłanie do uchylonej, do ustawy o ochronie danych osobowych, która utraciła moc. To jest z 1997 roku. W związku z tym należałoby dodać zmianę polegającą na dostosowaniu tego artykułu 119z u paragraf 2 i właściwym odesłaniu. W trakcie naszych rozmów z rządem przed posiedzeniem komisji usłyszeliśmy takie stanowisko, że w związku z naszą procedowaniem naszej ustawy w ogóle nie powinno się znaleźć w artykule 119z u odesłanie do ustawy o ochronie danych osobowych, więc ten paragraf został uchylony. Natomiast w zestawie poprawek przedstawionych na komisję taka poprawka się nie znalazła. W związku z tym bardzo prosilibyśmy o stanowisko także w tej sprawie. Dziękuję. Rozumiem, że prosicie Państwo o stanowisko rządu, że dlaczego w tym akurat artykule się znalazła ta poprawka, a nie w innych też, tak? Tak to zrozumiałem. Tak, dwie kwestie. Jedna dotycząca w tym profilowania w artykułach, które omówiłam, to w aspekcie uzasadnienia do zgłoszonej poprawki, a druga kwestia niezwiązana z poprawką, właśnie dotycząca artykułu 119z u paragraf 2. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak, zgadzam się, że przy pierwszym spojrzeniu wydaje się, że nie jest to pewna niekonsekwencja, że w jednym miejscu faktycznie to profilowanie uważam, że powinno zostać, w innym nie, znaczy właśnie w tym profilowanie. Niemniej, na co to chciałbym zwrócić uwagę, w artykule 44, który teraz omawiamy, mówimy o zautomatyzowanym przetwarzaniu, nie mówimy o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. To jest ta zasadnicza różnica. O ile profilowanie stosujemy wprost i nie chcemy jego doprecyzować w poszczególnych przepisach ustawy, to przy automatycznego podejmowania decyzji, w tym obejmującego profilowanie, taka konieczność osadzenia w przepisach prawa, jeśli chcemy stosować bez zgody, jest potrzebna. Stąd to jest ta różnica i jakby świadomy wybór, że akurat w tym miejscu usuwamy, a w pozostałych miejscach powinno zostać. Natomiast co do szczegółowego odniesienia się do tego odwołania, które istnieje w nowelizowanej ustawie, to bym prosił o słowo komentarza przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Yeah.
Dziękuję bardzo. Grzegorz Taborski, Ministerstwo Finansów. Gdy chodzi o uwagę dotyczącą artykułu 119ZU, to prawdą jest to, że znajduje się tam odesłanie do ustawy o ochronie danych osobowych, która została uchylona w zeszłym roku. Niemniej jednak my na tym etapie proponujemy pozostawić to w niezmienionym kształcie ze względu na to, że procedujemy równolegle dużą zmianę, czy właściwie nową ordynację podatkową, w której te kwestie są już regulowane i ten przepis też został zmodyfikowany. Dlatego na obecnym etapie wydaje nam się jakby niezasadne dokonywanie tutaj zmiany. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze do artykułu 44 są uwagi? Dziękuję, przyjęliśmy. Czy do artykułu 45? Moment. Poprawki państwo nie przyjęliście jeszcze. Panie przewodniczący, poprawka nie została przegłosowana. Przepraszam. W takim razie rozumiem, że jak nie ma żadnych uwag, to nie ma konieczności głosowania też tej poprawki, prawda? Także wraz z poprawką. Dziękuję. 45. Dziękuję. Przyjęliśmy w wersji przedłożenia. 46. Proszę bardzo, jest poprawka. Do artykułu. Szanowni Państwo, jest uwaga redakcyjna. W artykule 46 w punkcie drugim w literze B, w ustępie 11 w punkcie drugim w literze B, po wyrazach stanowiska pracy przecinek należy zastąpić spójnikiem oraz, ponieważ jest to ostatni element wyliczenia. To jest uwaga Dziękuję. Redakcyjna. Jest jeszcze poprawka tutaj merytoryczna. I do tego artykułu mamy poprawkę, czy Państwo posłowie otrzymali poprawkę numer 3. Ona dotyczy kwestii, która była mocno poruszana na posiedzeniu podkomisji prawa bankowego. Mianowicie, aby banki tutaj miały możliwość przetwarzania danych, które są niezbędne do oceniania zdolności kredytowej osób korzystających z różnych produktów bankowych. I chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, że został jak gdyby wskazany katalog danych, które banki przetwarzają. Natomiast chodziło o to i zawsze przy tym przetwarzaniu danych, zwłaszcza tam, gdzie mówimy również i o profilowaniu, chodziło o to, aby wykluczyć taką sytuację, zresztą Urząd Ochrony Danych Osobowych również na to szczególnie zwracał uwagę, aby tutaj nie przetwarzano takich danych jak na przykład pochodzenie etniczne, czy zdrowie, poglądy polityczne, przekonania religijne, czy światopoglądowe, czyli mówimy o takich danych wrażliwych, tylko żeby się rzeczywiście skupić na tych kwestiach, które dotyczą zdolności kredytowej osób korzystających z produktów oferowanych przez banki. Więc ta poprawka całościowo zmierza do określenia nowej wersji tego artykułu 46. Czy jeszcze pan minister by uzupełnił moją wypowiedź, żeby pan minister, było kompletnie? Bardzo proszę. Tak, my zgadzamy się z tą poprawką. Ona po pierwsze faktycznie reguluje kwestię możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli bez udziału człowieka. Tak to jest zresztą w przepisach, co było też w przedłożeniu rządowym, oczywiście uwzględniając też możliwość interwencji ludzkiej i przedłożenia też wyjaśnień. Natomiast to, co też w tej poprawce jest sednem, to to, że wskazujemy na to, że pewien katalog danych, który jest takim przykładowym, który jest stosowany w momencie, kiedy automatyczna decyzja jest podejmowana. Niemniej ten katalog może być dostosowany zależnie od tego, jakiego celu czy jakiego rodzaju ta ocena zdolności kredytowej dotyczy, więc katalog jest otwarty. Jednocześnie daje podstawę prawną do tego, żeby właśnie w automatyczny sposób przetwarzać dane. W przeciwnym przypadku, gdyby tej podstawy prawnej nie było, wymagana byłaby tutaj wprost jakby zgoda klienta, którą można zresztą potem wycofać, więc jest tą podstawą przepis prawa. Jednocześnie też w przypadku zarówno tych decyzji, które są podejmowane
w drodze automatycznego, zautomatyzowany, jak i w drodze procesu, w którym bierze udział człowiek czy pracownik banku. Bank i instytucje, które udzielają kredytów, będą zobowiązane przedstawić też obywatelowi czy klientowi wyjaśnienia dotyczące tego, które dane osobowe miały wpływ na ostatecznie wykonaną ocenę zdolności kredytowej. Dotychczas takie prawo przysługiwało przedsiębiorcom. Ta poprawka powoduje, że to prawo będzie również przysługiwało konsumentom i jednocześnie osobom indywidualnym, jednocześnie też zastrzegając to, że nie będzie można, że bank nie będzie mógł pobierać opłat za przekazywanie tych wyjaśnień. I ostatnia rzecz w tej poprawce też to jest kwestia doprecyzowania tego, że banki mogą również przetwarzać informacje dotyczące wyroków wskazujących, która jest elementem też już informacji o przestępstwach, które są w tym momencie też przetwarzane przez banki, ale ten przepis doprecyzowujący jakby wychodzi naprzeciw też tutaj takiej dyskusji, żeby wprost wskazać, że wyroki wskazujące są też tymi informacjami, które dotyczą dokonywanych przestępstw i daje też prawo bankom do tego, żeby tak jak to robią do tej pory, żeby mogły te informacje przetwarzać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy biuro, bardzo proszę. Proszę, proszę. Dziękuję bardzo. Katarzyna Szymilewicz, Fundacja Panoptykon. Mam pytanie do ministra o doprecyzowanie intencji stojących za jednym elementem poprawki. Mianowicie chciałabym dopytać o brzmienie przepisu, w którym mowa o wskazaniu czynników, w tym danych osobowych, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. To brzmienie w naszej opinii nie przesądza tego, czy bank powinien wyjawić wszystkie czynniki, które miały jakikolwiek, nawet najmniejszy wpływ na taką decyzję, co może skończyć się przekazaniem kredytobiorcy bardzo długiej listy czynników i to nie będzie bardzo pomocne. Czy w szczególności chodzi państwu o wskazanie tych najważniejszych, które przesądziły o takiej, a nie decyzji? Prosimy o doprecyzowanie tego, bo w uzasadnieniu nie będzie już możliwości wprowadzania, no, rozwinięcia intencji, jakie miał ustawodawca. Dziękuję bardzo. Proszę, Biuro Legislacyjne. Panie Przewodniczący, mamy uwagę do proponowanego brzmienia poprawki w części dotyczącej proponowanego artykułu 70a ustęp 3. Tam w wersji, którą dysponuje biuro, po wyrazach inna instytucja nie ma wyrazu ustawowo. Wyrazu ustawowo przed wyrazem upoważniona. Taka zbitka inna instytucja ustawowo upoważniona pojawia się w proponowanym artykule 70a ustęp 1, jak również w zmianie drugiej, czyli w proponowanym artykule 105a ustęp 1a. W ocenie biura ten wyraz się tam powinien znaleźć. Jeżeli wnioskodawca to również potwierdzi, to prosilibyśmy o uzupełnienie wersji poprawki o tenże wyraz w ustępie trzecim. Na to jest zgoda, a jeżeli chodzi o pytanie Stowarzyszenia Panoptykon, bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni państwo, tak, tu chcę potwierdzić, że intencja tego przepisu jest taka, jak pani prezes przedstawiła, czyli chodzi o to, żeby pokazać te najważniejsze czynniki, które finalnie przesądziły o wydaniu takiej, a nie innej oceny zdolności kredytowej. Dziękuję, czyli poprawka wraz z uwagą Biura Legislacyjnego. Rozumiem, że jest zgoda. Dziękuję bardzo. Więc całość artykułu wraz z poprawką, która została skorygowana przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Dziękuję bardzo. Artykuł 47. Dziękuję, przyjęliśmy. Artykuł 48. Dziękuję. Artykuł 49. Dziękuję. Artykuł 50. Dziękuję. 51. Dziękuję. 52. Dziękuję. 53. Dziękuję. Przyjęty. 54. Dziękuję. 55. 56. Rozdział 5, artykuł 57. Dziękuję. 58. Biuro, proszę bardzo. Szanowni Państwo,
Państwo, w artykule 58 w punkcie pierwszym, w artykule 13d w ustępie 18 w punktach 1 i 2 po wyrazach biuletynie informacji publicznej proponujemy dodać wyraz swojej. W większości przypadków w przedłożeniu ten wyraz dodawaliśmy na etapie prac podkomisji, natomiast w tym przypadku oraz w artykule 64 w punkcie 3, w artykule 17 oraz w punktach 4 i 6 w artykule 64, czyli w szczegółowych artykułach 37b ustęp 7 PKT 1 i 2, 38b ustęp 6 PKT 1 i 2 oraz artykule 41 ustęp 6 PKT 1 i 2 tego wyrazu swojej po wyrazach biuletynie informacji publicznej, chodzi o swoją stronę podmiotową, zabrakło i prosilibyśmy o upoważnienie komisji do dodania tego wyrazu. Jest to uwaga ujednolicająca. Dziękuję. Jest zgoda rządu? Tak, jest zgoda. Dziękuję. Ze strony pani i panów posłów jest zgoda na takie wyrażenie zgody na już ujednolicenie wszystkich tych przepisów, które wskazała pani mecenas. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy wraz z uwagą biura. Teraz artykuł 59. Dziękuję, przyjęliśmy. Artykuł 60. Jest poprawka. Do tego artykułu 60 państwo mają poprawkę numer 4. Otóż tutaj w tej poprawce, w artykule 60 w punkcie pierwszym w literze B, ustęp 11, proponujemy nadać nowe brzmienie. Ono właściwie jak gdyby doprecyzowuje te uprawnienia, które ma Inspekcja Transportu Drogowego. Dziękuję. Ze strony biura są uwagi, nie widzę. Ze strony rządu jest zgoda. Ze strony pani i panów posłów jest zgoda. Dziękuję. Przyjęliśmy wraz z poprawką. Teraz artykuł 61. Są uwagi legislacyjne. Proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący Wysokiej Komisji, w artykule 61 w punkcie 3 w artykule 134 w ustępie 1h proponujemy po wyrazie państwowego dodać wyrazy, o której mowa w artykule 140. Uwaga ma charakter legislacyjny. Na posiedzeniu podkomisji nie zgodzono się na skreślenie tych wyrazów. Mam na myśli wyrazy, o której mowa w artykule 140. Doprecyzowujące pojęcie komisji. Natomiast skreślenie tych wyrazów w ustępie 1, na skreślenie tych wyrazów w ustępie 1g jest powołaniem się na tekst obowiązujący ustawy. W związku z tym dla zachowania spójności obu tych przepisów należy uwzględnić zaproponowane uzupełnienie, czyli dodać również wyrazy, o której mowa w artykule 140 w ustępie 1h po wyrazie państwowego. Dziękuję. Strona rządowa? Zgoda. Poparcie. Czy jest zgoda ze strony połączonych komisji? Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy wraz z tymi uwagami. Artykuł 62. Dziękuję. 63. Dziękuję. 64. Dziękuję. 65. Dziękuję. 66. 65. 64. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w artykule 64 w punkcie 2 proponujemy zamiast oznaczenia dotychczasowej treści artykułu 11 jako ustęp 1 i dodania ustępu 2 zmienić oznaczenie dodawanej normy prawnej i oznaczyć tą normę jako 11a zamiast ustęp 2 w artykule 11, a to z uwagi na to, że 1 kwietnia 2019 wchodzi w życie ustawa nowelizująca prawo lotnicze, która też zmienia artykuł 11 i taka zmiana oznaczenia jest bezpieczna z uwagi na to, że unikamy ewentualnej kolizji, jeżeli nasza ustawa weszłaby przed 1 kwietnia, a ponadto oznaczenie tej normy jako ustęp 2 w artykule 11 wymagałoby zgłoszenia poprawek do ustawy obowiązującej, ponieważ zostałyby tam niewłaściwe odwołania na bezustępowy artykuł 11.
i taką samą operację polegającą na zmianie oznaczenia proponujemy w punkcie trzecim, żeby zamiast w artykule 17 dodawaną normę oznaczyć jako ustęp 2, oznaczyć ją jako artykuł 17a, z tym samym uzasadnieniem dotyczącym tego, że w ustawie obowiązującej zostało odwołanie na, zostałyby odwołania na bezustępowy artykuł 17. Zatem proponujemy, reasumując, w punkcie drugim nadać brzmienie, że po artykule 11 dodaje się artykuł 11a, w brzmieniu ze sprawozdania podkomisji, i w punkcie trzecim po artykule 17 dodać artykuł 17a w brzmieniu ze sprawozdania podkomisji. Dziękuję. Panie ministrze? Zgadzamy się na zmianę. Dziękuję bardzo. Jest zgoda. Dziękuję bardzo. Czyli artykuł 64 przyjęliśmy z tymi porządkującymi, można tak to powiedzieć, uwagami, nie wchodzącymi w zakres merytoryczny treści ustawy. Artykuł 65. Dziękuję. 66. Dziękuję. 66. 7. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w trakcie prac podkomisji, podkomisja uzgodniła, że w konkretnych ustawach zobowiązanie do zachowania tajemnicy lub obowiązanie do zachowania tajemnicy ma być ujednolicone. Nie w zakresie całego przedłożenia, tylko w zakresie konkretnych ustaw. W przedłożeniu pozostało 6 miejsc, gdzie w obrębie artykułu 67, 73, 96, 130, 140 i 146 zostały rozróżnienia, czyli w jednych jednostkach redakcyjnych, w przypadku artykułu 67 w punkcie pierwszym w artykule 8b ustęp 6 jest zobowiązanie do zachowania tajemnicy, a w ustępie 6 obowiązanie do zachowania tajemnicy. Analogiczna sytuacja dotyczy artykułu 73. Też chodzi o uspójnienie zobowiązania i obowiązania do zachowania tajemnicy. Bardzo prosimy o rozstrzygnięcie, czy chodzi o obowiązanie do zachowania tajemnicy, czy zobowiązanie. Dobrze, szanowni państwo, więc ja będę prosił, będziemy się odnosić do tych kwestii przy poszczególnych punktach, bo pani wspomniała, że jest 6 takich miejsc. Natomiast przy tym pierwszym, o którym to mówimy, jeśli chodzi o artykuł właśnie 67 obecnie rozpatrywany, ten prosił tutaj o rozstrzygnięcie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proszę bardzo, Ministerstwo Rodziny. Kto z państwa reprezentuje? Czy na sali są przedstawiciele Ministerstwa Rodziny? Jeżeli nie widzę, jeżeli nie ma, to w takim razie pan minister reprezentuje rząd. Są. Ale dlaczego państwo się nie podnoszą ręki? Konspiracji są. Dzień dobry. Szanowni państwo, ponieważ były ograniczenia, jeśli chodzi o reprezentantów, liczbę reprezentantów z ministerstwa, nie ma przedstawiciela tego departamentu, w którego gestii jest ta ustawa. Natomiast no, wydaje się, że oczywiście jak najbardziej to wyrażenie obowiązany będzie bardziej prawidłowe, tak? Ale rozumiem, że państwo uczestniczyliście w pracach podkomisji, tak? Tak. Czy na podkomisji ten problem został podniesiony? Tak, tam czy pani Mecenas zwracała uwagę na ten problem? Tak, panie przewodniczący, były zgłaszane poprawki w tym zakresie i one miały być ujednolicone, tak jak powiedziałam, w obrębie każdej z ustaw. Natomiast w tych przypadkach sześciu, które wspomniałam i co potwierdził pan minister, zostały różnice. Ponieważ projekt był bardzo obszerny, no przy przygotowaniu sprawozdania wyłapaliśmy je dopiero przy
przy sporządzaniu sprawozdania i dlatego sygnalizujemy w związku z tym, że intencją wyrażoną na podkomisji było, aby w obrębie danego projektu było to ujednolicone. Dziękuję, dziękuję. Czyli Ministerstwo Rodziny stoi na stanowisku, żeby było to określenie obowiązania, tak? Tak, tak, to naszym zdaniem będzie bardziej prawidłowe. Dziękuję bardzo, dziękuję. No zatem no, to Państwa dotyczy, czy ze strony Pani i Panów Posłów są jeszcze uwagi? Nie widzę, a zatem z tym dookreśleniem, które jest tutaj w obrębie ustawy, przyjęliśmy artykuł 67, tak? Artykuł 68. Dziękuję, przyjęliśmy. Artykuł 69. Bez uwag, dziękuję. 70. Dziękuję. 71. Dziękuję. 72. Dziękuję. 73. Proszę bardzo. To jest ta sama kwestia, Szanowni Państwo. Punkt 3, litera B, ustęp 7 i punkt 4 w artykule 134m, ustęp 4. W zakresie zobowiązania do zachowania tajemnicy w ustępie 7, obowiązania do zachowania tajemnicy w ustępie 4. Należy rozstrzygnąć, czy też obowiązania, jak to było w artykule poprzedzającym. Panie ministrze? Tak, w tej ustawie powinno to być ujednolicone do stosowania określenia obowiązania. Obowiązania, tak? Tak. Dobrze, czyli tak samo jak poprzednio. Dziękuję bardzo, więc przyjęliśmy z tą uwagą. 74 teraz. Bez uwag. 75. Bez uwag. 76. Bez uwag. 77. Dziękuję. 78. Dziękuję. 79. Są uwagi ze strony biura. Proszę, panie mecenasie. Tak, tak. Są uwagi ze strony Biura Legislacyjnego do artykułu 79. Jest kilka uwag. W punkcie 8 w artykule 174c wyraz BIP, czyli skrót, proponujemy rozwinąć wyrazami Biuletynie Informacji Publicznej. To jedna uwaga. Następnie w punkcie 10 w artykule 210a w ustępie 2 po wyrazach stosuje się odpowiednio, należy dodać wyraz przepisy. Te uwagi wydają się nie budzić wątpliwości, natomiast chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę tutaj strony rządowej na artykuł 79 punkt 3, ponieważ w tym miejscu posłużono się sformułowaniem z zastrzeżeniem artykułu 161 ustęp 2. Natomiast tego rodzaju redakcja z zastrzeżenia, no, co do zasady należałoby jej unikać. To jest z naszej strony sygnalizacja, niemniej jednak w punkcie 7 tego artykułu jest odesłanie, znaczy jest użyta redakcja z zastrzeżeniem do ustępu, który znajduje się w tej samej jednostce redakcyjnej. W związku z tym pytanie, czy nie można by było zrezygnować z tego zastrzeżenia na ustęp, jeżeli on jest w tej samej jednostce redakcyjnej. Dziękuję. Proszę, panie ministrze. Więc jeśli chodzi o te poprawki, nazwijmy je redakcyjne, dotyczące artykułu, znaczy punktu 8 i punktu 10, to je akceptujemy. Natomiast jeśli chodzi o pani komentarz dotyczący punktu 3, czy artykuł 159 prawa telekomunikacyjnego, to chcemy postawić bieżące brzmienie, dlatego że ten przepis, takim właśnie zastrzeżeniem funkcjonuje, że dłuższego czasu jest już jakby praktyczne i orzecznictwo i wykładnie w tym zakresie, więc nie ma potrzeby tego zmieniać. Dziękuję bardzo. To znaczy jeszcze jest w punkcie 7 to samo zastrzeżenie. Rozumiem, że uwaga dotyczy tych obu zastrzeżeń, tak? Pan minister tu wyraźnie tak, sygnalizuje, że tak. Czy przyjęliśmy tą zmianę? Czyli w artykule 79 przyjęliśmy zmianę w punkcie 8 i 10. Tak, pani mecenas? Tak, zgadza dziękuję się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejęliśmy 79. Artykuł 80. Proszę bardzo.
W artykule 80 w punkcie pierwszym w literze A w tirze drugim poleceniu nowelizacyjnemu proponujemy nadać brzmienie po punkcie 10 dodaje się punkt 10a w brzmieniu. Jest to zabieg czysto techniczny, legislacyjny, który ma na celu uniknięcia konieczności nowelizowania przepisu nowelizacyjnego znajdującego się w innej ustawie. Dziękuję, to zrozumiałe. Panie ministrze, prawda? Jest zgoda, tak? Dziękuję, więc uwag do 80 nie ma. Przyjęliśmy 80. 81. Dziękuję. Drugi. Dziękuję. 83. 84. 85. 86. Dziękuję. Przyjęliśmy te wszystkie artykuły. 87. Proszę bardzo. Jest uwaga o charakterze redakcyjnym. W artykule 87 w punkcie drugim w literze B w ustępie trzecim w punkcie pierwszym wyrazy i artykuł 25 proponujemy zastąpić wyrazami oraz artykuł 25. To jest ostatni element wyliczanki. Dziękuję. To oczywiste. Tak, zgadzamy się. Dziękuję bardzo. 87 przyjęliśmy z tymi uwagami. 88. Proszę bardzo. W artykule 88, w artykule 4a w ustępie 5 proponujemy skreślić wyraz dla jako wyraz zbędny. Jaki wyraz? Wyraz dla. Jako wyraz, jest to wyraz zbędny, nam się wydaje. Prosimy o potwierdzenie strony rządowej. Zgoda. Jest zgoda pana ministra, tak? 88, tak. Dziękuję, więc przyjęliśmy 88 z tą uwagą. 89. Dziękuję, przyjęliśmy. 90. Dziękuję, przyjęliśmy. 91. Dziękuję. 92. Dziękuję. 93. Jest uwaga. Proszę bardzo. Jest w zasadzie pytanie do strony rządowej. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, to znaczy ustawa, która zmienia, jest nowelizowana drukiem 2089, który po rozdziale trzecim dodaje rozdziały 3a i 3b. Czy w związku z planowaniem dodaniem tych rozdziałów umiejscowienie zmiany z tej procedowanej ustawy, czyli artykułu 20a, który wejdzie do rozdziału trzeciego, jest właściwe w kontekście tego, że będą dodane rozdziały 3a i 3b innym drukiem? Dziękuję. Proszę bardzo, panie ministrze. Panie przewodniczący, prosił tutaj o zajęcie stanowiska przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest opiekunem ustawy. Proszę bardzo, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mogli państwo podnosić rękę, że państwo są na sali. Okay, no. Dzień dobry, Anna Malczewska, Ministerstwo Sprawiedliwości. Zostaje tak, jak jest, czyli nie w tych dodawanych rozdziałach, to jest ustalone z legislatorami sejmowymi, którzy tamtą ustawą się zajmują. Dziękujemy, przyjmujemy. Dziękuję. Dziękuję, przyjęliśmy 93, teraz 94. Dziękuję, 95. Dziękuję. 96. Są uwagi. Proszę pani mecenas. Tutaj mamy do czynienia z analogiczną sytuacją w zakresie niejednolitości występowania obowiązania i zobowiązania. W związku z tym pytanie, tutaj mamy wymienione jednostki, czyli punkt pierwszy, artykuł 24 ustęp 6, punkt czwarty, artykuł 30a ustęp 11 oraz punkt szósty, artykuł 47a ustęp 4 punkt 2 zawierają w sobie tę niejednolitość. W związku z tym pytanie, w którym kierunku i czy należałoby coś ujednolicić. Dziękuję. Proszę, panie ministrze. Panie przewodniczący, ja tutaj prosiłbym o zabranie głosu przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, który jest opiekunem tej ustawy, o zajęcie stanowiska. Bardzo proszę. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Maciej Ziółkowski, Ministerstwo Zdrowia. Szanowni państwo, naszym zdaniem w tym konkretnym przypadku nie możemy mówić o jednolitości. Dlatego, gdyż w artykule 24 ustęp 6 i w artykule 30a ustęp 11 występuje pojęcie obowiązane, co jest słuszne, dlatego gdyż chodzi tu o obowiązanie z mocy ustawy. Natomiast w 47a w ustępie 4 mówimy o tym, że mówimy o pisemnym zobowiązaniu się osób upoważnionych. Dlatego naszym zdaniem tam użycie określenia zobowiązaniu jest słuszne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zatem z tymi wyjaśnieniami przyjęliśmy artykuł 96. Teraz artykuł 97. Dziękuję. Przyjęliśmy 98. Dziękuję. 99. Dziękuję. Artykuł 100. Dziękuję. 101. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. To jest tylko sygnalizacja, że druk o numerze 1686, przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, również zmienia artykuł 17, idąc, wydaje się, że w tym samym kierunku, co zaproponowana zmiana. W związku z tym my sygnalizujemy tylko potencjalną kolizję w przypadku wznowienia prac nad drukiem 1686. Dziękuję. 102. Dziękuję. 103. Proszę bardzo, uwaga jest ze strony Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Karolina Łuńska. Szanowny panie przewodniczący, Kasa Krajowa w piśmie z 12 lutego przedłożyła propozycję zmiany legislacyjnej dotyczącej punktu pierwszego omawianego artykułu 103 projektu. Zgodnie z przedstawioną propozycją, dodawany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych artykuł 16b otrzymałby następujące brzmienie. Do działalności kas stosuje się odpowiednio artykuł 112b ustawy Prawo bankowe. Ta poprawka realizuje dwa cele. Pierwszym z nich jest zapewnienie kasom możliwości przetwarzania dla celów prowadzonej działalności informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Ustawowo określony przedmiot działalności kas zbieżny jest z podstawową działalnością banków i dlatego w ocenie Kasy Krajowej brak jest merytorycznego uzasadnienia dla różnicowania zakresu upoważnienia do przetwarzania danych zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych przez banki i kasy w związku z prowadzeniem analogicznej działalności. Należy przypomnieć, że pierwotna wersja projektu ustawy zapewniała kasom wnioskowane analogiczne upoważnienie. Proponowana regulacja nie jest zatem na gruncie projektu kwestią nową. Drugim celem tej propozycji jest usunięcie zawartej w projekcie kolizji norm artykuł 106d i 106e prawa bankowego zarówno w obecnym, jak i w projektowanym brzmieniu. Stosuje się do kas wprost. Projekt przewiduje natomiast stosowanie odpowiednie. Dodatkową kwestią poruszoną w naszym stanowisku jest uwaga natury stricte techniczno-legislacyjnej. Dotyczy punktu trzeciego artykułu 103, który dodaje w artykule 51 ustawy o SKOK nowy ustęp 1a. Brzmienie dodawanego przepisu w sposób niewłaściwy posługuje się trzykrotnie nazwą kasa zamiast kasa krajowa. Na gruncie ustawy o SKOK wyraz kasa oznacza spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, zaś uzupełniany projektem artykuł 51 jest regulacją odnoszącą się nie do spółdzielczych kas, lecz do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej też w ustawie o SKOK kasą krajową. Artykuł 51 jest częścią rozdziału 5 ustawy o SKOK, który w całości dotyczy kasy krajowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysłuchaliśmy panią, bo to dla państwa jest istotne. Natomiast chciałbym podobnie jak w przypadku tutaj już na początku komisji wypowiedzi zwrócić uwagę, że taka poprawka powinna być przygotowana na piśmie, dostarczona wszystkim paniom i panom posłom i taką poprawkę powinna być ta poprawka przejęta przez posła bądź grupę posłów. I chciałbym się zapytać, czy ktoś z państwa posłów bądź grupa posłów składa taką poprawkę na komisji i tutaj została przez państwa posłów została złożona taka poprawka do prezydium komisji? Jeżeli nie ma, to szanowni państwo, jeszcze raz przypomnę, że na tym etapie prac poseł bądź grupa posłów mogą złożyć poprawkę podpisaną i wcześniej dostarczoną do państwa posłów, żebyście też państwo posłowie nie byli zaskakiwani treścią poprawki. Może to też na przykład odbyć się w drugim czytaniu, a może też to się odbyć podczas prac Senatu. Rozumiem, że ta poprawka na piśmie była przygotowana na podkomisji i rozdana wszystkim państwu posłom, ale nie znalazła się jakby osoba, która przejęła tą poprawkę państwa, tak?
Tak, natomiast w piśmie z 12 lutego również załączyliśmy brzmienie tej propozycji. Dziękuję bardzo. Zatem artykuł 103, tak? Jesteśmy w 103? Tak, przyjęliśmy bez poprawek. Artykuł 104. Dziękuję. 105. Dziękuję. 106. Są uwagi biura, proszę. Szanowna Komisjo, w artykule 106 w punkcie 1, w artykule 55 w ustępie 6 w PKT 1 w literze A wyrazy i lit E zastąpić wyrazami oraz lit E. Czysta redakcja. Rozumiem, dziękuję, jest zgoda rządu, dziękuję bardzo. Artykuł 107, proszę bardzo. Tutaj podobna uwaga, w artykule 107 w punkcie 5 w artykule 12a posłużono się redakcją z zastrzeżeniem artykuł 10.6 i 6a. I to jest to samo pytanie, czy generalnie powinniśmy unikać tego typu zastrzeżeń i czy tutaj musi ono zostać. Dziękuję. Dziękuję, jest zgoda rządu. No nie, no zgody nie ma, ten przepis powinien pozostać tak jak w przedłożeniu. Czyli państwo uważacie, że pani mecenas, mogłaby pani jeszcze raz doprecyzować swoją uwagę do 107? W 107 w punkcie 5 w zakresie artykułu 12a na końcu jest redakcja z zastrzeżeniem i to jest to pytanie, czy generalnie powinniśmy unikać sformułowania zastrzeżeń. Natomiast rozumiem, że tutaj tak jak podobna argumentacja była przy innych ustawach, że tutaj też musi zostać, tak? Takie zastrzeżenie. Danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestr mieszkańców nie usuwa się z zastrzeżeniem artykułu 10 ustęp 6 i 6a, tak panie ministrze? Jest. Czyli tak jak w wersji przedłożenia. Tak. Dziękuję bardzo. 108. Dziękuję. 109. Dziękuję. 110. Dziękuję. 111. Dziękuję. 112. Dziękuję. 113. Dziękuję. 114. Dziękuję. 115. 116. Dziękuję. 117. Jest poprawka do 116? 117. Proszę bardzo. To jest poprawka numer 5, którą państwo mają. Ona idzie w kierunku skreślenia ustępu drugiego w artykule 117 punkt 1. Mianowicie chodzi o to, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, na ile dostawcy usług tutaj płatniczych mogą dokonywać przetwarzania danych osobowych za zgodą użytkowników, więc chodzi o to, żeby uniknąć takich wątpliwości i proponujemy, aby ten ustęp drugi został skreślony. Na tym polega ta poprawka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ze strony rządu? Tak, zgadzamy się z tą poprawką. Faktycznie jest tak, że ten ustęp, który był pierwotnie w przedłożeniu, mówił o zgodzie, ale nie o zgodzie rozumianej w sensie jakby przepisów RODO, co mogło powodować pewne właśnie trudności interpretacyjne, które były wprawdzie wyjaśnione w uzasadnieniu, ale jednak chodziło o to, żeby uniknąć takich na przyszłość problemów, więc zgadzamy się na to usunięcie, uważam za zasadne. Dziękuję. Ze strony biura nie ma uwag do tej poprawki? Nie widzę. Dziękuję. Nie, do poprawki nie ma uwag. Dziękuję. Zatem przyjęliśmy tą poprawkę do 117. 118. Dziękuję. 119. 120. 121. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, biuro, tak, proszę bardzo. W artykule 128 w punkcie 9 w artykule 131 w ustępie 3 proponujemy po wyrazach stosuje się odpowiednio dodać wyraz przepis. To jest uwaga redakcyjna. Uwaga redakcyjna i zgoda rządu. Dziękuję bardzo. 129. Dziękuję. 130.
Ze strony biura jest uwaga, tak? Tak, tak. Proszę. Tutaj analogicznie już jak w poprzednio sygnalizowanych sytuacjach mamy tutaj do czynienia z niejednolitością w zakresie artykułu 130 w punkcie 4 ustępu 6 punkt 2 i ustępu 7. Jest różnie obowiązany i zobowiązany. W związku z tym to również pytanie, czy ujednolicamy i jeżeli tak, w jakim kierunku? Panie ministrze? Tak, w przypadku tej ustawy w obu miejscach powinno być użyte określenie obowiązania. Dziękuję. Czy jeszcze są uwagi? Dziękuję. Przyjęliśmy z tą poprawką, że jest to pojęcie obowiązane. 131, przepraszam. Dziękuję. 132. Dziękuję. 133. Dziękuję. 134. 135. Dziękuję. 136. 137. Jest zmiana. Jest poprawka. 137. Artykuł 137. Tutaj proponuję poprawkę numer 6. Ona odnosi się do kwestii związanych z działalnością ubezpieczeniową i z ustawą o reasekuracji. O co chodzi? Mianowicie w toku prac podkomisji ta tematyka wywoływała też wiele wątpliwości w związku z tym, że zakłady prowadzące działalność ubezpieczeniową, chodzi o to, żeby mogły przetwarzać dane, które są związane z ryzykiem ubezpieczeniowym. Mowa tutaj jest o takich sytuacjach, kiedy na przykład dotykamy tak ważnej kwestii, jak na przykład zdrowie osoby ubezpieczającej się. I tutaj w tych rozwiązaniach zawarto taki konsensus, aby dokonywała ta osoba, która jest lekarzem zakładu ubezpieczeń, żeby nie odbywało się to w sposób jakiś niekontrolowany, który naruszałby dane osobowe. W tym kierunku zmierza cała zmiana zawarta w tym artykule, w tej poprawce 6 do artykułu 137. Dziękuję. Ze strony biura są uwagi do tej poprawki? Nie, biuro nie ma uwag. Dziękuję. Ze strony rządu? Tak, my z poprawką się też zgadzamy. Faktycznie przepisy jakby jasno reguluje, że podstawą do przetwarzania danych tutaj dotyczących zdrowia jest przepis prawa. I ten zakres danych wynika z celu i rodzaju ubezpieczenia. I równocześnie usuwane z katalogu informacji jest też informacja o rokowaniach, które to jest zadaniem lekarza zakładu ubezpieczeń, a nie obywatela. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czyli artykuł 137 wraz z poprawką przyjęliśmy. 138. Dziękuję. 139. Dziękuję. 140. Biuro uwagi ma do 140. Oczywiście analogiczna kwestia w artykule 140 punkt 3 artykuł 14a ustęp 2 i punkt 4 artykuł 24 ust 1a PKT 2 i ustęp 1b różnią się w zakresie używania wyrazów obowiązany i zobowiązany. To samo pytanie, czy i w którym kierunku należałoby ujednolicić? Proszę, panie ministrze. Panie przewodniczący, w obu miejscach powinno to być wyraz obowiązania. Zobowiązania? Obowiązania. Dziękuję. Zatem przyjęliśmy 140 wraz z tą poprawką, z tą uwagą Biura Legislacyjnego, ujednolicającą. 141. Dziękuję, przyjęliśmy. 142. Biuro. Jest uwaga. Tak, drobna uwaga legislacyjna w artykule 142 w punkcie 5 w artykule 18 literze C proponujemy nadać brzmienie C użyty w ustępie 4, 5 i 7 wyraz pełnomocnik zastępuje się wyrazami inspektor ochrony danych. Dziękuję. Zamiast wyrazu pełnomocnik, tego w cudzysłowiu, inspektor ochrony danych, tak? Tak. Panie ministrze? Jest zgoda. Jest zgoda. Dziękuję bardzo. A zatem przyjęliśmy 142, 143. Dziękuję. 144. Dziękuję. 145. Dziękuję. 146. Jest poprawka. Uwaga biura. Tak. Poprawka. Zapisz może poprawkę ze strony tutaj pana posła. Bardzo proszę.
Do tego artykułu mamy poprawkę numer 7. Ona dotyczy przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i odnosi się też do kwestii stricte związanych z profilowaniem, więc proponujemy nowe brzmienie w tym artykule punktu 4. Artykuł 47c otrzymałby brzmienie tak jak w poprawce, którą Państwo otrzymali. Dziękuję. Ze strony rządu? Tak, zgadzam się, tak jak wyjaśniłem, chodzi o doprecyzowanie, że profilowanie użyte w tych przepisach dotyczy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dziękuję. Ze strony biura? Proszę Państwa, proszę o ciszę. Ze strony biura? Ze strony biura do samej poprawki nie mamy uwag, natomiast mamy jeszcze kolejne uwagi. Mogę już je w tym momencie zgłosić. Więc proszę tak, bardzo. W artykule 146. W punkcie 4 proponujemy tylko korektę polecenia nowelizacyjnego. Powinno brzmieć: po artykule 47a dodaje się 47b do 47e w brzmieniu. To jest legislacyjna uwaga. Natomiast kolejna, również analogiczna, to znaczy w punkcie 4 w artykule 47e punkt 2 i punkt 5 artykułu 145a ustęp 3 zawiera niejednolitość tak samo w zakresie obowiązywania i zobowiązywania do zachowania tajemnicy. To również pytanie, czy ujednolicamy, jeśli tak, to w którym kierunku? Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Dobrze, panie przewodniczący, bym prosił tutaj o zajęcie stanowiska przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Proszę. Grzegorz Saborski, dziękuję. Gdy chodzi o rozróżnienie zobowiązany i obowiązany, to wcześniej kwestia ta była wyjaśniana. W artykule 47e chodzi o pisemne zobowiązanie się tej osoby, w związku z tym jest ta konstrukcja prawidłowa, chodzi o zobowiązany, natomiast w drugim przepisie chodzi o obowiązek wynikający z ustawy, w związku z tym powinno być obowiązany. Dlatego proponujemy pozostawić tutaj niezmienionym kształcie. Natomiast wcześniej sygnalizowana propozycja legislacyjna, żeby uzupełnić polecenie zmieniające, jest oczywiście do zaakceptowania. Dziękuję bardzo. Czyli z tym wyjaśnieniem państwa strony rządowej i poprawką wcześniej zgłoszoną przyjęliśmy artykuł 146, a teraz 147. Dziękuję. 148, 149, 150, 151, 152, 153. Jest pytanie do artykułu 153. Proszę bardzo. Artykuł 153 punkt 3 litera C ustęp 8. Tam znowu jest to sformułowanie z zastrzeżeniem. Czy tutaj jest ono konieczne i zasadne, czy dałoby się to wykreślić ewentualnie? Proszę bardzo. Pozostawiamy bez przepisów, bez zmian. Według przedłożenia, tak? Według przedłożenia, tak. Dziękuję bardzo. 154. Dziękuję. 155. Dziękuję. 156. Dziękuję. 157. Dziękuję. 158. Dziękuję. Jest legislacyjna. 158, tak? Tak, w artykule 158 w punkcie 3, w artykule 164a w ustępie 3 przed wyrazami art. 16 rozporządzenia 2016/679 proponujemy dać wyraz przepis. Dziękuję bardzo. Jest zgoda rządu, widzę, dziękuję, przyjęliśmy z tą uwagą. 159 przyjęliśmy, dziękuję. 160. Jest legislacja. Legislacja ma pytanie, tak? Tylko pytanie tutaj do strony rządowej. W artykule 160 w punkcie 1, w artykule 5a, w ustępie 1, w punkcie 2, w literze a, posłużono się redakcją dochodzenie dochodów z podatków. Czy to jest poprawne sformułowanie? Panie ministrze? Panie przewodniczący, tak, znaczy sformułowanie jest poprawne, a może wyjaśnienie prosimy pana doktora Szczepaniaka. Proszę bardzo. Jest poprawny, dlatego że ustawa o finansach publicznych posługuje się pojęciem dochodów. My zawężamy to pojęcie dochodów do określonych tylko kategorii, dlatego jest poprawne. Przepis był procedowany i uzgadniany z Ministerstwem Finansów oraz Rządowym Centrum Legislacji i jest poprawny ten sposób zapisu. Dziękuję. Czyli bez zmian 160. 161. Jest uwaga. Bardzo jest. Proszę.
Jest ostatnia uwaga legislacyjna w artykule 161 w punkcie 3, w artykule 469b w ustępie 1 wyrazy stosowanie artykułu 15 zastąpić wyrazami stosowanie przepisów art. 15. To jest uwaga redakcyjna legislacyjna. Uwaga redakcyjna. Dziękuję bardzo. Pan poseł. 162. Dziękuję, przyjęliśmy. 163. Dziękuję. 164. Dziękuję. 165. Dziękuję. 166. Dziękuję. 167. Dziękuję. 168. Przyjęliśmy. Dziękuję. 169. Dziękuję. 170. Dziękuję. 171. Dziękuję. I teraz 172. Poprawka jest? Nie ma poprawki. Jest poprawki? Nie ma. Dobrze, czyli rozumiem, że przyjęliśmy artykuł 172. Teraz przed całością jeszcze pan przewodniczący Mirosław Suchoń. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja bardzo krótko, ponieważ spędziliśmy kilka dni w trakcie prac podkomisji, nie mówiąc już o tych dniach i dziesiątkach godzin poświęconych na analizę projektu. I chcę tutaj przed głosowaniem nad całością skierować na ręce pana ministra takie krótkie podziękowania, że ta podkomisja, na której dyskutowaliśmy ważne sprawy z punktu widzenia niektórych obszarów działalności, no skłoniła do takiej, powiedziałbym, otwartej postawy w stosunku do strony społecznej. I myślę, że tam, gdzie trzeba powiedzieć coś dobrego, to trzeba. I to jest właśnie ten moment. Panie ministrze, dziękuję za tę otwartość i uwzględnienie stanowisk, które przedstawialiśmy w trakcie posiedzeń podkomisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo również wszystkim państwu, którzy pracowaliście w podkomisji, bo była to na pewno trudna praca. To jest dopiero początek prac nad tą ustawą, bo rozpatrujemy projekt. Będzie jeszcze, będą prace na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a zatem przed całością chciałem zapytać, czy jest zgoda na zasadzie konsensusu co do przyjęcia? Czy wszyscy jesteśmy za? A. Panie przewodniczący, wnoszę o głosowanie. Czyli proszę państwa, proszę o jak to głosujemy? Trzeba. O, jest teraz, pokazały się takie trzy ikonki. Jest za, przeciw, wstrzymuje się, więc bardzo proszę przez naciśnięcie na ekranie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę śmiało. Ja chciałem jeszcze uzasadnić, dlaczego będę przeciw. Otóż, proszę państwa, szanowni państwo, koledzy, drodzy posłowie, rzadko kiedy zdarza się w tak absurdalnej sprawie obradować, marnować czas. Całe rozporządzenie RODO jest awykonalne, jest nie do wprowadzenia w praktyce w życie, jest pomyślane jako jakaś chora ideologia ochrony czegoś koszty ochrony, bo bez wątpienia są nadużycia w zakresie wykorzystywania danych osobowych, ale koszty tej ochrony pomyślane w taki sposób milion razy przekraczają dobro, które chronimy, a wprowadzą taki zamęt, czego dowodem jest to dzisiejsze nasze obradowanie, wprowadzą taki zamęt, że po prostu to jest no szkodliwe działanie, powiem społecznie. I całkowicie ja będę dlatego, byłem przeciw temu przyjęciu, temu całemu RODO, bo gdyby się chciało chronić, to należało głęboko to przemyśleć. Dziękuję. I teraz będę głosował przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jest za, przeciw, proszę poprzez naciśnięcie przycisków rozstrzygnąć. Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie, tak? Czyli na czytniku mamy dwa głosy przeciw, jeden wstrzymujący i 33 za. Dziękuję bardzo. Jeszcze, proszę państwa, musimy wybrać posła sprawozdawcę. Czy jest zgoda na to, żeby pan przewodniczący Edward Siarka był posłem reprezentującym połączone komisje? Dziękuję bardzo, jest zgoda. Zamykam posiedzenie komisji.